Kilkaset. Moi drodzy, to nie są coroczne prążki. Te prążki nie odnoszą się do lata i zimy, ale do ciepła i zimna. W ciągu dnia można na przykład uzyskać 5 prążków. Ci z Scientific America ciągle nazywają je rocznymi prążkami. Albo są niedouczeni, albo kłamią. Mam nadzieję, że są tylko niedouczeni. Pewien człowiek z Alaski napisał do mnie, że na jego samochodzie w 8 godzin pojawia się 15 warstw śniegu. Nie 15 cali, ale 15 różniących się warstw śniegu. Eskimosi mają 40 słów określających śnieg. W końcu, o czym innym mogą rozmawiać? W szkołach uczą, że każda warstwa skorupy ziemskiej wyznacza inny okres. Bzdura. Te warstwy powstały przez potop za dni Noego. Na całym świecie odnajduje się skamieniałe stojące drzewa łączące te warstwy. Przeczytajcie artykuł na naszej stronie, są tam też zdjęcia. Wcale nie potrzeba wielu lat, by uzyskać skamielinę przenikającą kilka warstw skalnych. Skamieliny powstają szybko. Z Góry Świętej Heleny do jeziora spadają drzewa. Wiele zaczyna kamienieć w przeciągu 20 lat. Tutaj jest kawałek skamieniałego drewna. Tu mamy skamieniałego psa wewnątrz drzewa. Skamieniały pies znaczy zamieniony w kamień. Tu mamy skamieniałą rybę w trakcie rodzenia. Poród nie trwa chyba miliony lat. Skamieniały but wraz z nogą kowboja. Posiadamy na ten temat artykuł zatytułowany Zwapniały kowboj. Prowadziłem kiedyś debatę w Mississippi. Rzeka Mississippi przenosi ze sobą 80 tysięcy ton osadów na godzinę, które są wyrzucane w Nowym Orleanie. Powodują one ogromny rozrost delty. Zbadano, że prawdopodobnie do naniesienia takiej ilości mułu potrzeba byłoby 30 tysięcy lat. Mam pytanie. Dlaczego Zatoka Meksykańska nie jest cała wypełniona mułem, jeśli Ziemia ma miliony lat? Odpowiadają, ilość osadów wskazuje na 30 tysięcy lat, co przeczy Biblii. Mam teorię na ten temat. Wierzę, że około 6 tysięcy lat temu Bóg stworzył wszystko. 4400 lat temu nastąpił potop. Napływające masy wody naniosły połowę tych wszystkich osadów w 20 minut. Dlatego wygląda to na 30 tysięcy lat, bo zapomniano o potopie. Mój znajomy, który pracował kiedyś przy wydobyciu ropy, powiedział mi, wierciliśmy w Zatoce Meksykańskiej, szukając ropy. Wierciliśmy do głębokości 4300 metrów i natrafiliśmy na 18-metrowe drzewa. Potop był sprawcą większości erozji w Zatoce Meksykańskiej. Oto zdjęcie najstarszego drzewa świata. To sosna oścista. Według opisu z książki ma ona 4300 lat. To najstarszy organizm na Ziemi. Niektórzy powiedzą, ale znaleźliśmy drzewo, które ma 4600 lat. Drzewa nie zawsze wytwarzają jeden słój na rok. Często zdarza się, że są to dwa słoje na rok. Datowanie drzewa przez słoje nie jest do końca podejściem ścisłym. Jeśli Ziemia ma miliony lat, to dlaczego nie ma gdzieś starszych drzew? Dlaczego najstarsze drzewo ma 4300 lat? Interesujące, prawda? Mam teorię na ten temat. Oto ona. Wierzę, że około 6 tysięcy lat temu Bóg stworzył wszystko, a 4400 lat temu nastąpił potop, który wszystko zniszczył.
Tak więc najstarsze drzewo powinno mieć 4400 lat, chyba że dryfowało po wodzie, a później ponownie się przyjęło. Myślę, że byłoby to możliwe. Biblijna teoria doskonale to opisuje. To jest zdjęcie rafy koralowej. Czy wiecie, że największa rafa koralowa znajduje się w Australii? Nazywa się Wielka Rafa Koralowa. Kiedyś zadzwonili z Brisbane z zaproszeniem do wystąpienia u nich w kościele. Zabrałem więc całą rodzinę do Australii. Ponurkowałem sobie z córką w wielkiej rafie koralowej. Niewiarygodne przeżycie. Podczas II wojny światowej pewna część tej rafy została zniszczona przez statki, kotwice i bomby. Po wojnie ludzie z ochrony środowiska postanowili przypatrzyć się, jak szybko rafa odrasta. Obserwowali ją przez 20 lat. Na pewno musiał to być program rządowy. Opierając się na 20 latach badań, stwierdzono, że wielka rafa koralowa ma mniej niż 4200 lat. Bardzo interesujące. Ale mam pytanie. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego nie mamy gdzieś większej rafy? Dlaczego największa rafa ma mniej niż 4200 lat? Jak już wspomniałem wcześniej, mam teorię, która to wyjaśnia. Założę się, że domyślacie się, jaka to teoria. Oto zdjęcie wodospadu Niagara. Byłem tam akurat tydzień temu. Podręczniki podają, że skalna półka ponad wodospadem jest wyżłabiana od ponad 9900 lat. Jak do tego doszli? Woda płynie przez krawędź i odłupuje kawałki skały, powodując, że wodospad cofa się. W muzeum dowiadujemy się, że erozja posuwa się o 1,43 m rocznie. I tak byłoby dotąd, gdyby nie skierowali większości wody do elektrowni wodnej. Teraz mogą sobie wyłączyć wodospad, kiedy chcą, kierując wodę w inny kanał. Jednak do 1930 roku było to 1,43 m ubytku skał. Charles Lyell pojechał tam w 1841 roku i powiedział, wodospad się cofnął, czyli musiał być początkowo tutaj. Niagara cofa się wzdłuż tego żlebu. To jest oczywiste. Ten żleb ma ponad 12 kilometrów długości. Lyell powiedział, potrzeba 10 tysięcy lat na taką erozję. Później stwierdził, że potrzeba jednak 35 tysięcy lat. Ludzie, którzy mieszkali tam, mówili Charliemu, że erozja następuje dużo szybciej. Charles Lyell, to autor książki Podstawy geologii, był przeciwnikiem Biblii i szukał sposobu na jej kompromitację. Jego książka odebrała wiarę Darwinowi. Charles Lyell celowo określił takie lata, by podważyć Biblię. Wiedział jednak, że wodospad wyznacza limit czasowy powstania Ziemi. Woda spada do żlebu o długości ponad 12 kilometrów. Ten podręcznik podaje, że do powstania takiego żlebu potrzeba 9900 lat. Nie myślę, że to takie proste. Niagara jest tutaj i cofa się na południe. Wcześniej była bardziej na północ. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego wodospad nie cofnął się aż po jezioro Eyrie? Dlaczego jest akurat tutaj? Mam teorię, która to wyjaśnia. Wierzę, że około 6000 lat temu Bóg stworzył wszystko. 4400 lat temu nastąpił potop. Po opadnięciu wód potopu teren był przemoknięty i blisko połowa tego żlebu została wypłukana w przeciągu 20 minut, ponieważ był pełen miękkich, nieutwardzonych skał. Wiemy, że taki teren eroduje dużo szybciej. Dlatego wygląda to na 9900 lat ciągłej erozji, tylko tyle, że zapomniano o potopie. No i oczywiście nie policzyli dokładnie. Dzieląc przez właściwy dzielnik, powinno wyjść 8400 lat. Ale czego tu się spodziewać po podręcznikach szkolnych? Czy wiecie, że 30% deszczówki wpada do oceanów, wprowadzając ze sobą sole mineralne? W wyniku czego oceany są coraz bardziej zasalane. Dziś mamy 3,6% zasolenia. Taki procent jest możliwy do uzyskania w kilka tysięcy lat.
Mam pytanie. Skoro oceany istnieją od milionów lat, to dlaczego nie są tak słone jak Wielkie Jezioro Słone lub Morze Martwe? Dlaczego mamy tylko 3,6% zasolenia? Pewien ateista, z którym debatowałem, zapytał mnie, jeśli wierzy pan w globalny potop, czy powie mi pan, w jaki sposób słodkowodne ryby przeżyły potop? Odpowiedziałem, zakłada pan, że wody potopu były słone? Przecież woda w oceanach jest słona, odpowiedział. Tak jest dzisiaj, ale podejrzewam, że w czasie potopu woda była słodka. Woda musiała być mocno pomieszana, ale uważam, że była to głównie woda słodka. Myślę, że oceany były zasalane stopniowo i zwierzęta po prostu przystosowywały się do słonej wody. Nawet obecnie mamy słodkowodne krokodyle, jak i morskie krokodyle. Prawdopodobnie miały jednego przodka, krokodyla. On na to, no widzi pan, mamy tutaj przykład ewolucji. Wcale nie odpowiadam. Przejście z krokodyla słodkowodnego do morskiego to niewielka zmiana wobec tego, co pan uznaje. Przecież pan wierzy, że krokodyla...